W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o mandze, która stała się dla mnie punktem wyjścia do szerszych przemyśleń na temat romansów, czy to książkowych, komiksowych, czy filmowych. Można więc powiedzieć, że przetestuję trochę inną formułę, bo opowiem i o samej mandze, i szerzej, o pewnych schematach w niej obecnych. Witaj w 10. odcinku podcastu Przeczytane. Nazywam się Izabela Redelbach i opowiadam w nim o książkach, komiksach, a także poruszam inne tematy około czytelnicze. Jak pewnie już wiecie po tytule tego odcinka, omawiam dziś mangę pod tytułem Jak zostałam bóstwem. Oryginalny japoński tytuł brzmi Kamisama Hajime Mashita lub Kamisama Kiss. To jest tytuł, pod którym najbardziej jest znana manga w wydaniu anglojęzycznym. I autorką tej mangi jest Julietta Suzuki. To nie była taka zupełnie początkująca autorka, mimo że to była zdecydowanie jej pierwsza tak długa manga. Ona wcześniej wydała jakieś 3 inne tytuły, jakiś jeden tomik, później 2-tomówkę i większą serię, która miała 6 tomików. I też później wydała kilka innych takich kilkutomówek, które miały poniżej 10 tomików. Natomiast można powiedzieć, że na razie Jak zostałam bóstwem, no to jest jej najdłuższe dzieło, ponieważ ma aż 25 tomików. Ta manga jest już zakończona. Oryginalne wydanie w Japonii było w latach 2008-2016, natomiast wydanie polskie od 2015 do 2020 roku i w Polsce tą mangę wydało wydawnictwo Studio JG. Jest oczywiście to manga, więc jest wydanie wyłącznie papierowe. Jest to wydanie bardzo ładne. Tomiki są wyposażone w takie błyszczące obwoluty. One są częściowo lakierowane, częściowo matowe. To daje bardzo ładny efekt. Mają te obwoluty oczywiście skrzydełka, dobrze chronią te tomiki. Manga jest wydana na takiej dobrej jakości białym papierze. Druk jest wyraźny. Tłumaczenie jest też w porządku, chociaż na początku było trochę przejść, zanim tłumaczka chyba się tak dobrze wczuła w ten styl tej mangi, w klimat, ale tłumaczenie jest niezłe. No i jest to manga z gatunku shoujo. Shoujo po japońsku znaczy dosłownie dziewczyna, no i to jest właśnie manga skierowana głównie do młodych dziewczyn, do nastolatek. Myślę, że target tej mangi, w ogóle tego gatunku, to jest gdzieś 13-18 lat, coś takiego, chociaż pewnie młodsze dziewczyny i starsze też lubią czytać te mangi. No i jak ja na ten tytuł w ogóle trafiłam? Ja od bardzo dawna interesuję się japońską animacją i komiksami. Śledziłam najpierw właśnie anime, czyli wersję animowaną tej historii, kiedy wychodziła, a to było, ojej, chyba byłam wtedy w liceum, czyli gdzieś około 2011-2012 roku chyba. Tak mniej więcej, bo nie wiem, nie pamiętam teraz dokładnie. No i kiedy zaczęła wychodzić ta manga już u nas w Polsce, to byłam osobą, która w naszej redakcji portalu Tanuki otrzymywała tomiki recenzenckie, bo nie wiem, czy wiecie, ale ja przez wiele, wiele lat pisałam właśnie recenzje dla portalu Tanuki i nadal zresztą czasami piszę. No i z racji tego, że właśnie znałam anime, no to miałam spory sentyment do tej historii, też anime nie opowiadało tej historii w całości, przynajmniej wtedy, kiedy manga zaczęła być wydawana. No więc chętnie tą mangę przytuliłam, zresztą ja bardzo lubię ten gatunek. No i tak sobie recenzowałam te tomiki, kiedy wychodziły, przez 5 lat. I kiedy już ostatni tomik ukazał się w Polsce, to przeczytałam całość tak za jednym razem jeszcze raz. I w styczniu tego roku napisałam właśnie recenzję dla Tanuki. Jeśli jesteście ciekawi tej recenzji, no to link w opisie, ponieważ to omówienie będzie trochę inne niż ta recenzja, więc jeśli jesteście ciekawi takiego szerszego omówienia, no to właśnie odsyłam Was do tej recenzji. No i o czym jest ta manga? Tak w skrócie bym ją opisała jako przygodowy romans w świecie japońskiego folkloru. Tutaj ten początkowy rys jest taki, że bezdomna nastolatka nagle otrzymuje właśnie tytuł bóstwa opiekuńczego, nagle otrzymuje pod opiekę podupadły chram i w tym chramie są takie dwa małe ogniki, takie duszki pomocnicze, a także lisi chowaniec, który był chowańcem poprzedniego bóstwa opiekuńczego, właśnie tej świątyni, które odeszło w dosyć dziwnych okolicznościach i go pozostawiło samego z całą świątynią na głowie.
No i pierwsze, co musi zrobić główna bohaterka, czyli Nanami Momozono, to przekonać go do siebie i namówić do tego, żeby w ogóle chciał być jej chowańcem i pomógł jej, ponieważ ona jest kompletnie zielona w kwestii bycia bóstwem i w kwestii w ogóle opiekowania się taką świątynią. Akcja dzieje się współcześnie i chociaż bohaterowie generalnie przeżywają bardzo dużo przygód właśnie w świecie bóstw, bożków japońskich, to oprócz tych przygodowych elementów jest też tu sporo elementów takich obyczajowych, związanych ze szkolną codziennością bohaterki, ponieważ Nanami jest nastolatką, licealistką, ona nadal chodzi do szkoły, chce tą szkołę skończyć, więc to są takie elementy właśnie bardziej typowe dla gatunku shoujo, takiego trochę szkolnej obyczajówki. I te światy się przeplatają, bo właśnie ona chce do tej szkoły nadal chodzić, musi więc to pogodzić, a także sprawdzić się w nowej roli, czyli nauczyć się używać mocy bóstwa opiekuńczego, poznać zasady tego świata, którego właśnie kompletnie nie zna, do którego zostaje trochę wrzucona razem właśnie z czytelnikiem na początku akcji. I tak jak mówię, tutaj są takie elementy przygodówki i takiej codzienności uczennicy, to się przeplata, wiadomo, z tego wychodzą ciekawe rzeczy, no bo to są nieraz kontrasty i o ile dla Nanami ten świat bóstw jest nowy, tak dla Tomoe i innych bohaterów, którzy są właśnie jakimiś tam bóstwami, demonami i tak dalej, no to z kolei nowym jest to życie wśród ludzi, a raczej nie wśród ludzi, bo oni sami nie żyją wśród ludzi, ale życie ludzi, z którego jakby wychodzi Nanami. I tak jak już tutaj wspomniałam, właśnie ważną postacią jest lisi chowaniec, który się nazywa Tomoe. On był niegdyś bardzo potężnym demonem, zanim został właśnie chowańcem poprzedniego bóstwa. I można powiedzieć, że jest takim przewodnikiem Nanami w tym świecie. On jej te zasady tłumaczy, pomaga sobie na początek poradzić, zanim Nanami też się nauczy na przykład używać swoich mocy, czy w ogóle uporządkuje sobie to wszystko. No i jako, że tak jak wspomniałam, on był kiedyś dosyć potężnym demonem, to uczynił jako ten demon sporo złego w przeszłości i to się za nim dosyć ciągnie i powoduje różne problemy i tutaj na tym jest oparta taka główna oś fabularna, która nie jest może tak bardzo widoczna przez całe 25 tomików, ale gdzieś tam spina tą całą historię w taką klamrę, ponieważ to właśnie problemy związane z Tomoe i jego przeszłością jakby ciągną się za bohaterami i też stanowią tak naprawdę zawiązanie tej głównej akcji i potem, kiedy ta akcja się kończy, no to właśnie kończy się, kiedy te problemy poniekąd zostaną rozwiązane, kiedy te sprawy zostają domknięte. I właśnie w związku z tym jest tutaj sporo takich elementów przygodowych, jest cofanie się w czasie, grzebanie w przeszłości, odnajdywanie w ogóle tej przeszłości, bo Nanami nie wszystko wie, Tomoe nie wszystko pamięta, no i oczywiście motyw naprawiania błędów z przeszłości. Oczywiście, jak powiedziałam, jest to romans i tutaj mamy wątek romansowy, który się zawiązuje pomiędzy Nanami a Tomoe i jest to takie wielowymiarowe, ponieważ związek między człowiekiem, którym jest nadal Nanami, mimo że dostała moce bóstwa opiekuńczego, a demonem czy innym bóstwem jest tabu w tym świecie. Więc generalnie Tomoe nie za bardzo chce słyszeć o tym, że dziewczyna zaczyna coś do niego czuć, no a Nanami jest raczej taką prostolinijną osobą, która nie kryje się z tym, więc tutaj mamy kolejny duży wątek, który gdzieś tam przewija się przez całą tą mangę. I jakbym miała podsumować tą historię tak całościowo, to fabuła jest całkiem sprawnie poprowadzona, akcji jest tutaj sporo. Manga jest w ogóle ciekawa i wciąga, naprawdę. Jest też mnóstwo bohaterów, o których nie chcę się tutaj rozwlekać, ale jest ich dużo, są ciekawi, barwni, nie najgorzej napisani, chociaż oczywiście są gdzieś tam schematyczni, bo to taka historia. I tak jak mówię, fabuła jest sprawnie poprowadzona, jest akcja, ale to wszystko na standardy gatunku, tak? Bo to nie jest jakaś wielka intryga, tutaj jest bardzo wiele uproszczeń, rozwiązań takich fabularnych, typu, że Nanami sobie zjednuje ludzi i bóstwa i jest to na przykład sposób właśnie na rozwiązanie wielu problemów, albo takie rzeczy jak to, że większość bohaterów koniec końców musi okazać się dobra, nawrócić się, właśnie dużo jest tutaj tego, że Nanami jest taka prostolinijna, ona widzi w każdym dobro i jakby tym takim swoim dobrem też emanuje i zawsze widzi wszystko, co najlepsze w innych osobach, więc w ten sposób im pomaga. No to są tego typu klimaty. I ja się przy tej mandze całkiem dobrze bawiłam i właśnie tak fabularnie oceniam ją nawet nieźle, ale no właśnie,
ale jednak nie poleciłabym tej mangi młodszej siostrze czy kuzynce. Nie poleciłabym zwłaszcza osobie młodej, na przykład w wieku 12, 13 czy 15 lat. I mam tutaj dwa główne zarzuty. Ten romans, o którym już wspomniałam, budzi mnóstwo wątpliwości. To jest pierwszy zarzut. I też rozwój postaci. To jest drugi zarzut, które są prowadzone niekonsekwentnie i jest to momentami irytujące, bo bohaterowie przechodzą niby jakąś drogę, do czegoś dochodzą, na przykład uczą się ufać sobie, ale później ze względu na, że tak powiem, potrzeby narracji, potrzeby zawiązania jakiegoś kolejnego wątku, jakby cofają się w tym rozwoju i znowu postępują głupio i robią coś, czego już nie powinni robić, biorąc pod uwagę ten ich wcześniejszy rozwój. Ale właśnie na tym nie chcę się skupiać, o tym tylko tak wspomniałam, bo chciałabym się skupić na tym pierwszym. Jeżeli, tak jak już wspomniałam, jesteście właśnie spragnieni większej analizy tej mangi i właśnie bohaterów i tego, o czym wspomniałam przed chwilą, no to jeszcze raz zapraszam do mojej recenzji na Tanuki, link jest w opisie, tam o tym wszystkim napisałam szerzej. No i o co chodzi z tym romansem? Może już się domyślacie, jaki jest mój problem. Problem jest taki, że jest to romans 16-letniej dziewczyny licealistki z żyjącym setki lat demonem. I oczywiście trudno tutaj odnieść jego wiek do wieku ludzkiego, ale na takie nasze standardy to ja bym go określiła na 20-kilkulatka. Myślę, że może mieć spokojnie około 25 lat, chociaż oczywiście to jest manga i on jest demonem i ma jakieś tam magiczne moce, więc nieraz na przykład w tej historii uchodził też za licealistę. Ale myślę, że można go określić właśnie jako około 25-latka. I trudno chyba zaprzeczyć, że taka różnica wieku między nimi sprawia, że ma miejsce pewna zależność i po prostu przewaga emocjonalna oraz fizyczna między nimi. Jest po prostu tutaj duża dysproporcja. I co prawda w tej mandze, ponieważ Tomoe jest chowańcem na Nami, to jest tam coś takiego jak słowem związanie i to oznacza, że jeżeli na Nami wyda jakiś rozkaz, coś mu każe zrobić, to on jakby w magiczny sposób musi to zrobić i musi się posłuchać. Więc to niby jest jakieś tam zrównoważenie tej sytuacji, no bo teoretycznie ona ma nad nim tą moc i jeżeli on przekracza jakieś granice, to teoretycznie może go w każdej chwili powstrzymać. Natomiast Nanami nie korzysta z tego często. I nawet tutaj zachodzi jeszcze taka zależność, oprócz tej właśnie przewagi powiedzmy emocjonalnej i fizycznej, to, że z racji tego, że ona jest właśnie nieobyta i na początku ma bardzo niewielkie moce w tym świecie bóstw, w tym świecie istot naturalnych, to koniec końców ona i tak jest mocno uzależniona od pomocy Tomoe. Teoretycznie może mu coś rozkazać, ale ciężko jest zmusić kogoś do takiej kooperacji, żeby jej po prostu pomógł na początku się ogarnąć, wytłumaczył niektóre rzeczy i tak dalej, prawda? Więc zresztą nawet z racji tej takiej przewagi emocjonalnej i takiej, no bo Nanami też go traktuje jako kogoś starszego i kogoś, komu w jakimś stopniu, powiedzmy, jest zależna, więc z racji tego ona też nie korzysta za często z tego słowem związania raczej i można tutaj się doszukiwać, znaczy nie chcę tutaj aż tak mocnych słów używać, ale no jest to właśnie taka zależność emocjonalna, gdzie ona z tego po prostu często nie korzysta i jakby trochę daje się w jakiś sposób zmanipulować Tomoe i to też nie jest tak, że on to robi jakoś celowo i jest wyrachowany, bo to tak nie wygląda. I to jest chyba jeszcze gorsze, ponieważ największym problemem właśnie w tej relacji jest ogromna, ogromna niedojrzałość emocjonalna Tomoe. Ponieważ tak jak powiedziałam, ja bym go określiła jako 25-latka, natomiast bardzo niedojrzałego emocjonalnie 25-latka. On się po prostu zachowuje jak typowy, zakochany po raz pierwszy, toksyczny nastolatek. Wiecie, to są takie zachowania, które często występują na przykład jak się jest w liceum, czy nawet w gimnazjum, teraz w podstawówce, że się zaprzecza, że cokolwiek się czuje i jest się takim odpychającym, chociaż tak naprawdę ci zależy, no ale to jest coś, z czego powinno się wyrastać, tak? A on, no tak jak mówię, jest tutaj starszy i pod innymi względami jest dosyć dojrzały i zachowuje się okej. Natomiast tutaj po prostu
No jest to coś, co jest okropne moim zdaniem, bo on tak zaprzecza, że cokolwiek czuje i po prostu wprost odrzuca względy na Nami. Tak mówi jej, nie, nie myśl o tym, nie chcę, ale jednocześnie wykazuje się taką naprawdę toksyczną zazdrością. On wścieka się, kiedy na przykład na Nami spotyka się z kimś innym, bo na przykład koleżanki wyciągnęły ją na grupową randkę. I nie przyzna się wprost, że jest zazdrosny, ale w takiej sytuacji właśnie, kiedy na przykład ona jest na takiej randce, czy mówi o kimś innym, o jakimś innym chłopaku, to jest opryskliwy, taki, wiecie, passive-aggressive, a nawet aggressive wprost. Czy to właśnie wobec niej, czy wobec tej innej osoby. On na przykład potrafi w takiej sytuacji ją, wiecie, nakrzyczeć na nią, że co ona robi, ciągnąć ją za rękę, mówić, że wracamy do domu natychmiast i tak dalej. No, jest to naprawdę toksyczne zachowanie i najgorsze w tym wszystkim jest to, że jest to przedstawiane po prostu jako coś pozytywnego. To jest mój największy zarzut, że to jest takie urocze, bo on sobie z tymi emocjami przecież nie radzi, ale widać, że mu na niej zależy, bo to jest przecież oczywiście znak, że mu na niej zależy i nawet wprost tutaj na Nami się z tego cieszy w swoich myślach, że ojej, on tam przesadza, ale ojej, to znaczy, że jednak mu na mnie zależy i to w sumie super i ona jest z tego zadowolona i jest za tą rękę ciągnięta do domu z powrotem, ponieważ to moje się zdenerwował i jednocześnie sobie myśli, że to super. No i niestety jest to po prostu normalizacja zazdrości i przemocy, głównie przemocy emocjonalnej, wśród młodych czytelniczek, no bo to jest manga skierowana do 13-15-latek, tak? Więc jeżeli na przykład ja to czytam, powiedzmy mając już jakieś większe doświadczenie życiowe i może dobre wzorce, to widzę to, że to jest toksyczne i to jest nie okej. Natomiast jeżeli czyta to młoda dziewczyna, która no nie ma takich wzorców i to są dla niej wzorce i ona dopiero kształtuje jakiś tam swój światopogląd, no to jest mega szkodliwe moim zdaniem i to jest taki główny powód, dlaczego ja bym tej mangi nie poleciła bliskiej nastolatce. Nie chciałabym, żeby ją czytała, a jeżeli bym by czytała, no to starałabym się z nią o tym rozmawiać, żeby po prostu pokazać jej też tą drugą stronę. I zresztą tutaj Nanami też ma swoje za uszami, bo mimo, że tak jak wspomniałam, to Moe wielokrotnie jej mówi wprost, daje też różne sygnały takie niewerbalne, ale też mówi wprost, że nie, on jej nie kocha, on nie chce z nią być, dla niego związek z człowiekiem jest nie do pomyślenia, to ona wykazuje takie podejście, kocham go, więc się nie poddam i zdobędę jego serce. I jak się będę starać, to w końcu przecież dotrę do niego z moją miłością i on też mnie pokocha. Przez to wielokrotnie ona przekracza też jego granice i to też uważam za mega toksyczne. Jeżeli ktoś odmawia, to nie jest sygnał, by się starać jeszcze bardziej i wtedy na pewno się uda. Po prostu nie znaczy nie i to nieważne, czy dziewczyna mówi nie, czy chłopak mówi nie. Trzeba to po prostu uszanować, a to jest takie pokazywanie podejścia, że moje uczucia są ważniejsze niż osoby, której dotyczą i jej komfort. I to jest jakby częste i to jest często pokazywane w drugą stronę, że facet musi się starać mimo odmowy, a tutaj jest od drugiej strony, że dziewczyna musi się starać i to jest równie toksyczne, nieważne kto i jakiej płci to robi. I zauważyłam, że często właśnie w mangach shoujo jest pokazywane takie podejście, że dziewczyna powinna się starać i że jak się będzie bardziej starać, to na pewno wszystko będzie super i będą happy na końcu. No i na późniejszym etapie, no to już naprawdę się zdarzają takie sytuacje, że to Moe mimo nawet wyraźnych protestów na Nami przekracza granice, na przykład trochę się do niej dobierając i ona wtedy może skorzystać z tego słowem związania i nieraz korzysta i to jest już naprawdę moim zdaniem niesmaczne, bo mówimy o 16-17-latce. I w tym przypadku nawet mu się trochę obrywa właśnie od niej, od innych bohaterów. Oni mówią, że to jest niewłaściwe, że nie powinien tak robić. Natomiast koniec końców, no nie rodzi to poważniejszych konsekwencji i taki niesmak pozostaje. Zwłaszcza, że wiecie, po czymś takim, no to też ta relacja jego z nią powinna się zmienić, bo to jest jakieś złamanie zaufania i ona była przestraszona w tej sytuacji, ale jakby to po prostu nic z tego nie wynika, ona potem zachowuje się zupełnie normalnie i na przykład nie ma czegoś takiego, że
się od niego odsuwa czy coś, że jakby widać, że to wywarło na nią wpływ. Nie, normalnie jest wszystko dalej. I to też jest dla mnie wyznacznik po prostu dobrej historii. To znaczy w tym przypadku brak tego wyznacznika, tak, że takie coś nie wystąpiło, bo na przykład w takiej mandze jak Kaicho Ameido sama, czyli po polsku służąca przewodnicząca, jest też taki wątek i właśnie tam bohater bardzo dobitnie dostaje informację zwrotną, że takie przekraczanie granic się nie opłaca, bo bohaterka bardzo się wycofała po tym, kiedy on to zrobił i on dzięki temu skorygował swoje zachowanie, więc można taki wątek wprowadzić, no tutaj to nie ma miejsca. I tak już odchodząc troszkę od samej tej mangi, od Kamisama Hajime Maśta, chciałam właśnie powiedzieć, że to niestety jest częste w mangach shoujo. Mówię tutaj po pierwsze o takiej różnicy wieku, która budzi pewne wątpliwości, ale też właśnie o takiej toksycznej zazdrości, o przemocy takiej psychicznej, o takich manipulacjach, wywieranie presji, poczucia winy. I to jest widoczne w wielu mangach shoujo, ale nie tylko, bo to jest bolączka i mang z innych gatunków i w ogóle komiksów, wielu seriali młodzieżowych i też tych dla dorosłych, wielu filmów, zwłaszcza jeśli chodzi o komedie romantyczne, ale też wątki romantyczne, które się pojawiają w innych, na przykład filmach, w innych gatunkach. To jest w powieściach młodzieżowych, w powieściach young adult, a nawet w tych książkach, które są skierowane dla dorosłych, zwłaszcza takich romansideł, które ogólnie są spoko, nie mam nic do nich, ale mam do nich dużo, jeżeli właśnie przedstawiają takie toksyczne wzorce. I myślę, że to pewnie jest w dziełach kultury z każdego kraju, każdej kultury są takie schematy obecne. I moje pytanie jest takie, dlaczego my romantyzujemy przekraczanie czyichś granic? No dlaczego romantyzujemy przemoc psychiczną, a nawet fizyczną? Bo bardzo często jest tak, że kobieta jest taka niedostępna i jest toksycznie zazdrosna i ona na przykład potrafi walnąć faceta, często właśnie to jest w mangach i anime. I wtedy to tak jakby nie budzi takiego sprzeciwu w nas, a powinno, bo to też jest przemoc fizyczna. Wiecie, pamiętacie ten odcinek o Izabeli Łęckiej i to jak Wokulski nie rozumiał odmowy i wciąż jej się narzucał, aż konieczność ekonomiczna sprawiła, że uległa i przyjęła oświadczyny? Mówiłam o tym w 5. odcinku, jeśli nie słyszeliście, to zapraszam też do wysłuchania. To jest taki kolejny przykład, tak? To jest już stara książka, ale to widać, że to nie jest jakieś nowe. Wręcz przeciwnie, takie romantyzowanie toksycznych zachowań jest od dawna u nas obecne. I wydaje mi się, że trochę to wynika z tego, że jednak mamy cały czas system patriarchalny i jednym z jego przejawów jest takie toksyczne przekonanie, że facetowi, ale nie tylko facetowi, bo też na przykład silnej, niezależnej osobie, kobiecie, która na przykład chciałaby być poważnie traktowana, nie wypada, by okazywać emocji wprost. By po prostu mówić kocham cię i okazywać zwykłą czułość i taką delikatną troskę o drugą osobę, a nie zaborczość. Właśnie raczej patriarchat pokazuje, że facet powinien być zaborczy, że to jest pożądana cecha, że powinien być trochę agresywny, trochę zaborczy, mieć siłę, tak? I też chyba trochę z tego się biorą te wszystkie gierki, by właśnie grać niedostępnego faceta czy niedostępną kobietę i tych emocji nie okazywać, bo wtedy wzbudzi się to zainteresowanie drugiej strony albo pokaże się jej, że zależy tak naprawdę komuś. No nie wiem, jest to mega toksyczne, bardzo, bardzo niefajne. Ja też o tym mówię, dlatego że ja w swoim życiu doświadczyłam też takich zachowań ze strony drugiej osoby w związkach, w których byłam i zrozumiałam właśnie, jak to jest toksyczne i jakie to jest okropne tak naprawdę być w takiej sytuacji, kiedy ktoś ciągle próbuje wywołać w tobie poczucie winy z tego, co robisz i nie wiem, wykazuje taką zazdrość i pasywną agresję, kiedy robisz coś, co mu się nie podoba. Bardzo, bardzo tego nie lubię i bardzo się cieszę, że już tego w moim życiu nie ma. I oczywiście na szczęście ten trend się odwraca i problem coraz częściej wypływa w jakiejś tam publicznej dyskusji. Też nie są już tak pozytywnie oceniane właśnie takie dzieła kultury. Zwraca się na to po prostu bardziej uwagę i to też sprawia, że no niektórych starszych filmów nie da się już z tego powodu oglądać. Nie tylko filmów, też seriali i tak dalej. Ale chciałabym bardzo jeszcze raz podkreślić i chciałabym, żeby wybrzmiała jedna rzecz,
tutaj w tym odcinku. Jeśli jesteś w związku i musisz się tłumaczyć z każdego wyjścia bez partnera czy partnerki, jeżeli ktoś ci nie ufa, chce sprawdzać twoje wiadomości albo na przykład zabrania ci kontaktu z osobą przeciwnej płci czy też tej samej płci, jeżeli jesteś w związku homoseksualnym, lub próbuje wzbudzić w tobie poczucie winy z powodu takich kontaktów. To jest toksyczna zazdrość. I to nie jest dowód na to, że komuś na tobie zależy. To jest dowód na to, że z jakiegoś powodu ta osoba czuje się zagrożona lub jest bardzo kontrolującą osobą i objawia się to właśnie w negatywnych emocjach, takich jak złość, zazdrość, z którymi po prostu sobie nie radzi. I przerzuca je na ciebie. Przerzuca odpowiedzialność za swoje emocje na ciebie. Jeżeli komuś naprawdę na tobie zależy, to ta osoba chce, byś była lub był spokojna, szczęśliwa, byś czuła się komfortowo i bezpiecznie, a nie ciągle próbuje wzbudzić w tobie poczucie winy i robi awantury, bo masz też znajomych, czy przeciwnej, czy tej samej płci, których po prostu jest zazdrosna. I to są, jeszcze raz powtórzę, to, że ktoś jest zazdrosny, to jest problem tej osoby, a nie twój. Bo o to chodzi, żeby być w związku z taką osobą, której zachowania tobie odpowiadają i która ma podobne odczucia, jak chodzi o granice w związku i dla której to, co robisz, będzie ok, a jeżeli nie, to która po prostu z tobą spokojnie usiądzie i porozmawia, a nie będzie się zachowywać w taki nieodpowiedni sposób i próbowała jakichś manipulacji czy przemocy psychicznej. Także mam nadzieję, że weźmiecie to sobie do serca, zwłaszcza jeżeli słuchają mnie jakieś młode osoby. Naprawdę nie warto. Mówię to jako osoba, która miała takie związki, a teraz ma związek, który jest oparty zupełnie na innych wartościach i naprawdę można być w związku i czuć spokój i nie mieć ciągłych awantur. No dobra, bo trochę się rozgadałam. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek się spodobał. Dajcie znać, czy taka forma Wam odpowiada, czy jest to dla Was ciekawe, czy jednak uważacie, że było to trochę przegadane. No i oczywiście czekam też na Wasze opinie na poruszony dziś temat. Daliście może tą mangę, albo skojarzyło Wam się właśnie to z jakimś innym tytułem, w którym takie podobne schematy są może obecne. Dajcie znać czy w komentarzach, czy na YouTube, czy fanpage'u pod tym odcinkiem, czy w grupie, do której serdecznie zapraszam. No i właśnie, na koniec proszę Cię o włączenie subskrypcji mojego podcastu w aplikacji, w której mnie słuchasz, a jeżeli już to zrobiłeś, zapraszam Cię również na moją grupę na Facebooku Klub Czytelnika Przeczytane. Znajdziesz wszystkie linki w opisie. Zapraszam Cię również na mojego Instagrama, również link w opisie, na którym ostatnio zaczynam troszkę więcej działać. Dziękuję jeszcze raz. Do usłyszenia. Pa.